Grupa Azoty. Główny partner polskiego narciarstwa. Krzysiek, sezon dla Ciebie ten międzynarodowy zakończony, jak tak Ty całe lato podsumujesz? Zadowolony z tych startów, z formy, jaka jest teraz na tym etapie przygotowań? Dzisiaj jakiś podekscytowany nie mogę być, ale jest na pewno progres do poprzedniego sezonu i to cieszy. W tamtym roku dwa razy tu, nie tylko tu, bo większość zawodów drugą serię przesiedziałem, teraz większość skakałem w drugiej serii, także... Także jest lepiej w stosunku do poprzedniego roku, ale szału też nie ma. Jako drużyna bardzo fajnie się prezentujecie tutaj dzisiaj. Wszyscy w 30, aż 4 Polaków na razie w 10 po pierwszej serii. To chyba też cieszy, że taką mocną ekipę mamy. No pewnie, że tak, że cieszy, bo jest też wiadomo dla nas troszkę słabszych zawodników. Jest to motywacja, żebyśmy ich gonili i widząc, że oni skaczą zarówno tu na te top 10 przeważnie, jak nie top 3 i w Grand Prix jest to samo praktycznie, także poziom jest bardzo wysoki, wyrównany i my mamy do czego dążyć i na pewno to jest cieszące. Przed Tobą jeszcze jedne takie dosyć ważne zawody, to chyba Mistrzostwa Polski. Jak do tego podchodzisz? Normalnie, jak do każdych zawodów, zarówno tych międzynarodowych, jak i u nas w kraju. Zawsze trzeba dać z siebie wszystko i walczyć o jak najlepsze skoki. A lubisz skakać na tej skoczni w Szyrku? No tak, to jest tak klubowa skocznia, można powiedzieć, i bardzo dobra do treningu, często tam skaczemy, także z Nadziem znam bardzo dobrze i też lubię. Czyli co, tej zimy znowu przypomnisz się kibicom? No, ja tak myślę, no nie na darmo trenuję, żeby to w końcu nie, żeby tego nie pokazać, zobaczymy jak będzie. Dzięki, będziemy trzymać kciuki zimą. Dzięki.